Witam serdecznie na następnym naszym spotkaniu ćwicz z kasjerem. Dziś przedstawię Państwu zestaw ćwiczeń praktycznie na każdą partię rozwojową mięśni, zarówno nóg, brzucha, jak i rąk. Zaczniemy od ćwiczenia izometrycznego. Ćwiczenie wzmacniające mięśnie wokoło biodrowe oraz tak zwanej przystawki biodrowej. Ćwiczenie polegające na tym i wymuszące na nas pracę mięśni, które są często zaniedbywane. Z pozycji stojącej, tak jak ja w tej chwili jestem, podnosimy wysoko kolano, bardzo wysoko, utrzymujemy równowagę, czyli jeszcze dodatkowo ćwiczenie, które wspomaga równowagę naszego ciała. Po podnoszeniu wysoko kolano wyciągamy je do przodu, starając się wyprostować kolano do całej długości i utrzymujemy około 3 do 5 sekund. Po tych sekundach zbieramy nogę, utrzymujemy dalej i powoli stoimy. Oczywiście wysokość jest uzależniona od naszej możliwości, czyli od już wyrobionego tego mięśnia. Jeszcze raz demonstruję, do góry wysoko to ważny element. Wypychamy nogę do przodu i utrzymujemy ją w tej pozycji od 3 do 5 sekund. Zaznaczam to cofnięcie nogi, żeby nie było opadnięcia nogi, tylko cofnięcie, pięty stopy pośladka, utrzymanie powoli. Stawiamy. Oczywiście na jedną i na drugą nogę. Powiedzmy, że ja wyciągam bardzo wysoką nogę, ale Państwo możecie wyciągnąć ją do tego momentu, bo tu ogranicza mięsień nas, czyli słabość tego mięśnia i dalej już nie pociągnę. Jeszcze raz, razem drugą nogą wysoko, utrzymujemy równowagę, wyciągamy 5 sekund, wracamy, stawiamy. Trenujemy w serii po 10 powtórzeń na każdą nogę w 3 seriach. Drugie ćwiczenie, które Państwu zademonstruję, ćwiczenie już wzmacniające nasze mięśnie. Nazywa się to ćwiczenie treningiem sumo. Przechodzimy do takiego szerokiego rozkroku. Uginamy mocno kolana, schodzimy biodrami w dół, kręgosłup jest wyprostowany. Nie zginamy się do przodu, nie wypychamy tego, wypychamy biodro do przodu też, tylko staramy się równo stać. Ćwiczenie polega na tym, żeby nie podnosić się z kolan, czyli nie prostować kolana, tylko utrzymywać w tej pozycji. Powiedzmy, zaginamy rączki na klatce piersiowej i pod skokiem samymi nogami, czyli w ten oto sposób, utrzymać cały czas pozycję bioder lekko tylko podnosząc, ale pracując nogami, czyli w ten sposób. Same nogi pracują. Przy powtórzeniach około 30-15, od 15 do 30 już czuję, ja już w tej chwili czuję, Państwo też powinniście już czuć obciążenie nóg, a co dopiero w ten sposób. Zaznaczam, biodro jak najmniej pracują, tylko nogi do góry. W ten sposób, powtórzeń 30-15, prostujemy, rozluźniamy się i znowu wchodzimy w to. Można sobie pomóc troszeczkę rękoma, czyli już nie zakopamy, tylko rozluźniamy. Utrzymywać równowagę. Jeszcze raz powtarzam, nie zaginam się do przodu, inna praca jest mięśni, a nie wypychamy do tyłu, jest już niebezpiecznie. Następne ćwiczenie już na partię rąk. Jest to połączenie pracy rąk i brzucha w podporze przodem. Mniej więcej w ten sposób. Robimy zwykłą pompkę. To jest jakby pierwsza część tego ćwiczenia. Po podnoszeniu podnosimy rękę i wybijamy nogę do przodu. Staram się wyprostować ze skrętem. Wracamy do pozycji i możemy też tę pompkę zrobić i znowu wybijamy. Albo pompka. Wybicie i dopiero pompka. Druga jakby wersja tego ćwiczenia, a właściwie troszeczkę utrudnienie, to jest przy skręcie, gdy noga idzie tu w bok, to jest ta pozycja minimalna, można bardziej się skręcić i nogę wdać wyżej. Hop, w ten sposób. Czyli już otrzymujemy równowagę i wysoko. I też kilkanaście takich powtórzeń przy kilku seriach, w zależności od naszego
wytrenowania. Jedno z ćwiczeń wydolnościowych jest ćwiczenie tak zwany kozaczek. Ja już Państwu kiedyś pokazywałem to ćwiczenie. Bardzo wydolnościowe i bardzo wymagające ćwiczenie, ale można spróbować w czasie. To znaczy, ustawiamy sobie czas na przykład 15 sekund, 20 sekund, 30. Dlaczego kozaczek? Bardzo podobny do kozaczka. Przeskok. Są dwie wersje tego ćwiczenia. Jedna dostawna, to jest taka zminimalizowana wersja. Lub przeskok, gdzie nogi są nisko, to też jest troszeczkę słabsza wersja. Lub prawidłowa, taka już wymagająca, gdzie kolano dotyka kolana, a pięta z całą stopą wychodzi ponad wysokość naszego kolana. I oczywiście staramy się, żeby nasze stopy w momencie zmiany żadna nie dotykała, to jest wybicie. Op. I teraz intensywność. Intensywność w zależności od Państwa, a jak Państwo jesteście wytrenowani, albo raz, czyli raz, lub prawidłowo, hop, hop. 3 minuty, no, ja nie dam 3 razy, więc Państwo możecie też zmniejszyć czas. I ostatnie ćwiczenie, to już na samą warstwę mięśni brzucha. Kładziemy się przodem, znaczy na plecach, kładziemy się całkiem prosto, opieramy ręce wzdłuż tułowia, możemy swobodnie głowę położyć lub nacząć mięśni brzucha poprzez podniesienie głowy. I teraz podnosząc nóg lub, to jest dwie wersje, właśnie, podnosząc nóg, podnosimy całe ciało, prawda? Lub najpierw ciało, później brzuch. No i oczywiście to jest raz, szybciej i teraz z głową podniesioną, hop, broda do klatki piersiowej, początku, hop. Jest napięcie izometryczne, brzucha wraca, bardzo wysoko możemy. I wykonujemy takich ruchów około na nogę 10 i natychmiast, nie przerywając ćwiczenia, utrzymując tą całą pozycję, wykonujemy 10 tak zwanych skrętów na kostkowych, dotykając kotku i znów. Raz, dwa, trzy i sobie tam 10 lub 15. Ostatnim ćwiczeniem, które powinniśmy zrobić, to jest, proszę pamiętać o tym, po każdym takich ćwiczeniach rozciągamy się, naciągamy i robimy tak zwany stretching. Na dziś Państwu dziękuję. Zapraszam ponownie na nasze ćwiczenia i życzę sportowego zaangażowania. Do widzenia.